dobrze, ja nazywam się Michał Piotrkowicz i dzisiaj po raz kolejny będę opowiadał o swoim malarstwie. Tym razem nagrywam ten materiał z galerii Ikikata w Podkowie Leśnej i jesteśmy na wystawie Mając w dłoni żywe ostrze. Wystawa jest czynna do końca lutego. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję mimo całej pandemicznej sytuacji i wszystkich zaostrzeń dotrzeć tutaj, bo naprawdę warto. Na wystawie będziecie mogli podziwiać mnóstwo japońskich broni bojowej i innych militarów oraz wyroby rzemiosła artystycznego, ale też oczywiście malarstwo. I takie tutaj trzy prace, o jednej już mówiłem, powstały specjalnie z myślą o tej wystawie. Wszystkie trzy są kadrowane w poziomie. Jest to technika mieszana na płótnie z użyciem płatków, miesiącu, srebra, złota i miedzi. I wszystkie są inspirowane takimi klasykami kinematografii japońskiej. No i tutaj w tle widzicie Pogrzeb samuraja, jak się nazywa ten obraz, a inspirowany jest legendarnym filmem Akira Kurosawy pod tytułem Siedmiu samurajów. Ci, co oglądali film, no cóż, to pewnie kojarzą tę scenę dokładnie. Jest to scena wbijania mieczy, nagich mieczy w taki kopiec pamięci. I za każdym razem, jak ginie, jak chcą upamiętnić śmierć którego z swoich towarzyszy, no to w ten sposób upamiętniają ich pamięć i grzebią ich. Więc to jest też ten kopiec z tymi wbitymi mieczami. Był jednym z oficjalnych takich plakatów filmu Siedmiu samurajów. Więc to jest bardzo znana scena. I myślę, że jedna z lepszych moich prac, takich właśnie inspirowanych popkulturą. Praca została też wykonana w takiej technice mieszanej, że cały tutaj pierwszy plan postaci tej góry i tego wszystkiego jest narysowany na papierze, następnie jest aplikowany na płótno. Więc mamy tutaj element takiego kolażu. Ciekawa technika i myślę, że efekt też jest fenomenalny, prawda? Tutaj wszystko się dzieje tak trochę w negatywie, jakby były to słońce, jest też taka luna góry. To wygląda trochę jak deszcz, a finałowa scena walki w Siedmiu samurajach jest oczywiście w deszczu. Swoją drogą, jeśli nie oglądaliście tego filmu, no to okej, nie jest to współczesny film, trzeba się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, by miało tam z 3 godziny trwać czy coś takiego, ale naprawdę warto obejrzeć. Okej, to jest absolutny klasyk. No i tyle. No, ja jestem bardzo zadowolony. Tutaj troszeczkę sobie zmodyfikowałem rzecz jasna ten kadr pod kątem tego, że tutaj ładnie wszystko się zmieściło i tak dalej, jest troszeczkę inaczej niż w filmie, ale to chyba nie o to chodzi, żeby robić kopię kadrów filmowych. Mam nadzieję, że ta pogadanka o malarstwie mi się podobała, że tutaj traficie. No i cóż, no, zwykle będę prosił, wspierajcie mnie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I do zobaczenia następnym razem.